Aneta Zając w poprzedniej edycji Tańca z Gwiazdami wygrała 100 tysięcy złotych. I co? I nic. Jak na razie nie wydała ani złotówki z tej kwoty. Jak dumnie mówi, pieniądze nie poszły ani na wykończenie mieszkania, ani nawet na lody. My nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy pani Anecie nie chcieli podpowiedzieć, co z takimi pieniędzmi można zrobić. Więc droga Aneto, za takie pieniądze, za 100 tysięcy złotych, można na przykład kupić auto nowe, nieużywane, średniej klasy. Można kupić 25 złotych, nie sztabek, ale monet złota w dobie kryzysu. Pomysł chyba dobry. Można też pozwolić sobie na zakup letniskowego domku drewnianego i jeszcze sporo pieniędzy z tego zostanie. To takie trzy pomysły. No to na co pani Aneta sobie pozwolić na pewno nie może, to wynajem luksusowego hotelu w Genewie. Najdroższy pokój kosztuje tam bagatela 250 tysięcy złotych. No ale chyba możemy być o to spokojni, bo pani Aneta wygląda na rozważną kobietę i takie pomysły pewnie po głowie jej nie chodzą.